Hejka! Jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, to pozwól, że się przedstawię. Ja jestem Zuza, jestem dietetyczką oraz trenerką personalną, a na swoich social mediach staram się pokazywać różnym osobom, że zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia nie musi wcale być trudny i nie jest pełen wyrzeczeń. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć troszkę o błędach, które popełniłam przechodząc na dietę wegańską, bo liczę na to, że dzięki temu, że podzielę się tym z Wami, to wiele osób uniknie tych samych potknięć, które zaliczyłam ja. Także lecimy z tym tematem. Pierwsza oraz najważniejsza rzecz, o którą teraz na pewno zadbałabym od samego początku, w momencie kiedy przechodziłabym na dietę roślinną, to jest oczywiście suplementacja. Ja w momencie, kiedy przeszłam na dietę roślinną, to nie rozpoczęłam od razu, od tego samego dnia suplementacji. Dopiero później wraz ze zdobywaną wiedzą stwierdziłam, że czas, aby zacząć działać w tym kierunku. Obecnie z wiedzą, którą posiadam w momencie, kiedy przeszłabym na dietę roślinną, równałoby się to z tym, że w tym samym dniu rozpoczynam suplementację. I byłaby to suplementacja naturalnie witaminą B12. I wiadomo, oczywiście też pozostałą suplementację dobieramy indywidualnie. Natomiast ja zawsze polecam witaminę D i tutaj dawkę już dobieramy na podstawie badań bardzo często oraz kwasy omega-3. Ja wówczas tego nie zrobiłam. Czy to wpłynęło na mój organizm, moje samopoczucie? Bardzo ciężko mi powiedzieć, ponieważ dosyć szybko się zorientowałam, że ta suplementacja będzie niezbędna, w związku z czym próbowałam naprawić ten mój błąd. W momencie, kiedy przechodzimy na dietę roślinną, musimy się liczyć z tym, że ta dieta naprawdę może być niedoborowa, zwłaszcza jeśli jest źle zbilansowana i że naprawdę suplementacja na diecie roślinnej jest niezbędna. To nie jest tak, że to jest wymysł, że ktoś Was próbuje naciągnąć na różnego rodzaju suplementy, tylko na poważnie ta suplementacja jest potrzebna do tego, aby nasza dieta była zbilansowana i żebyśmy mogli utrzymać zdrowie. Pozostałe składniki poza witaminą B12, czyli takie jak żelazo, wapń, cynk, jod, selen itd., jesteśmy w stanie zbilansować odpowiednią dietą. Natomiast ta witamina B12, bardzo często witamina D3 oraz właśnie kwasy omega-3, są bardzo potrzebne w naszej suplementacji. Po drugie, to będzie takie dosyć nietypowe. Myślę, że wymiksowałabym się z różnego rodzaju forów, które skupiają bardzo radykalnych wegan. Myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakie osoby mam na myśli, ponieważ w każdych grupach istnieją pewne skrajności. I w grupach, które propagują diety roślinne, również takie skrajności są i ja to nazywam takim wegeterrorem. Musicie wiedzieć, że ja na początku przeszłam na dietę roślinną, taką całkowicie roślinną, czyli weganizm, nie do końca wiedząc, czy ja ją będę długoterminowo utrzymywać, czy powrócę do mojego wegetarianizmu. Ja przeszłam na weganizm w ramach eksperymentu, ponieważ zauważyłam, że nabiał bardzo mocno pogarsza stan mojej cery i po prostu chciałam sobie z tym jakoś poradzić, chciałam z tym powalczyć. I jednocześnie, będąc w tej sytuacji, kiedy byłam taka niepewna, nie wiedziałam, co będę robić, zaczęłam też coraz bardziej się wkręcać w ten weganizm i zaczęłam widzieć coraz więcej plusów bycia na tej diecie roślinnej, ponieważ oprócz tego, że ewidentnie moja cera i generalnie moje samopoczucie się poprawiło, no to oprócz tego ja też zaczęłam troszeczkę bardziej rozgrzebywać te kwestie etyczne, kwestie naszej planety, ekologii i tak dalej. I zauważyłam, że jest to dla mnie ważne. Natomiast na różnego rodzaju grupach, które zrzeszają wegan, można zauważyć pewne wpisy, które mówią o tym, że na przykład ktoś je głównie roślinnie, że stara się być na tej diecie wegańskiej, ale czasami zdarzają się jakieś drobne potknięcia, co jest oczywiście bardzo ludzkie. Ja to rozumiem i dla mnie to jest po prostu normalne. To jakby nie ma w tym żadnego absolutnie problemu. Natomiast na takich grupach znajdowała się zawsze spora rzesza osób, które pisały, że być trochę na diecie wegańskiej to tak jak tylko trochę zabić. I wydaje mi się, że tego typu treści są bardzo szkodliwe i mogą bardzo źle wpłynąć na naszą psychikę, zwłaszcza jeśli ktoś jest wrażliwy, zwłaszcza jeśli ktoś bierze do siebie takie słowa. I ja po prostu odradzałabym korzystanie z tego typu forów. Jest kilka, na których są bardzo sympatyczni ludzie, ale raczej bardzo rozsądnie filtrowałabym tego typu źródła wiedzy, czy jakkolwiek tego nie nazwiecie. Po prostu dla siebie, dla Waszego zdrowia, dla Waszego samopoczucia, ponieważ nie ma nic złego w tym, że Ty, będąc na diecie roślinnej, jesz czasami coś, co nie jest w 100% roślinne.
Jeśli ci ktoś tak mówi, to po prostu przestań go słuchać. Wydaje mi się, że już sam fakt tego, że ktoś stara się stawiać w większej ilości na rośliny, jest bardzo dobrym ruchem i trzeba być z tego dumnym, a nie wstydzić się tego, że czasami zdarzy się jakieś, jakkolwiek to nazwiecie, czy potknięcie, czy świadomy wybór, obojętnie. Nie ma się czego wstydzić i nie ma co słuchać tego typu osób. Kolejną rzeczą, jaką bym zmieniła przechodząc teraz na dietę roślinną, to myślę, że postawiłabym na Instagrama w celu szukania inspiracji do różnego rodzaju posiłków w mojej kuchni. Ja w momencie, kiedy przeszłam na weganizm, to niewiele o tej kuchni wiedziałam, w związku z czym poszedł research w Google. No i wiadomo, w Google jakby pozycjonują się najwyżej te popularne blogi. Tak więc zaczynając gotować i poznawać kuchnię wegańską, korzystałam z różnego rodzaju blogów w stylu jadłonomia i tak dalej. Wydaje mi się, że to był kiepski wybór, ponieważ ja też wtedy dopiero uczyłam się tak naprawdę gotować troszkę lepiej. A wszystkie przepisy na blogach, wiecie jak wyglądają. To są opisy po prostu na maksa długie i bardzo często te przepisy są bardzo skomplikowane, ponieważ blogi charakteryzują się tym, że już takie troszeczkę bardziej fancy posiłki na tych blogach się znajdują. No i mnie to troszkę przytłoczyło i przeraziło i zaczęłam mieć myśl, że ja chyba po prostu nie dam rady. Bo do każdego posiłku potrzebna była ogromna ilość składników, wszystkie te posiłki były bardzo skomplikowane, nie zawsze mi wychodziły. Czasami nie wiedziałam, jak coś zmienić, bo nie miałam jakiegoś produktu, nie mogłam jakiegoś produktu dostać itd. I to sprawiło, że narodziła się we mnie pewnego rodzaju frustracja. I teraz wiem, że świetnym rozwiązaniem byłoby po prostu wyszukiwanie tego wszystkiego na Instagramie. Ale ja też wtedy nie byłam jakoś za mocno wkręcona w social media, ja wtedy jeszcze nie byłam też obecna w social mediach, więc nie wiedziałam, jak to działa, nie wiedziałabym pewnie nawet do końca, jak wyszukać tego typu przepisy. Natomiast Instagram to jest skarbnica wiedzy, nie tylko na temat diet roślinnych, co zresztą możecie zobaczyć na moim Instagramie, ale też różnego rodzaju przepisów. I tych przepisów roślinnych jest bardzo dużo. I właśnie z tego powodu też narodziła się taka moja mała misja, żeby dodawać na Instagrama jak najprostsze przepisy, które są po prostu wegańskie, są roślinne, które będą stanowiły inspirację dla osób, które na co dzień nie mają czasu, żeby nie wiadomo jak kombinować w kuchni, ale od czasu do czasu też wrzucam coś bardziej wyszukanego. Natomiast, tak jak mówię, myślę, że w momencie, kiedy ja bym wtedy skorzystała z tego Instagrama jako źródła wiedzy takiej do kuchni i od strony diety, to nie byłabym tak mocno przytłoczona tym wszystkim, tak sfrustrowana, i czuję, że troszeczkę łatwiej stawiałoby mi się te pierwsze kroki na diecie roślinnej. Bo wiecie, ja teraz czasami szukam inspiracji na różnego rodzaju blogach. Nie ma się tutaj też czego wstydzić ani obawiać. Po prostu wiem, że są osoby, które już przetarły też szlaki w internecie i patrzenie, co one robiły, szukanie takich inspiracji też gdzieś około świąt i tak dalej. No to jest coś normalnego i wydaje mi się, że bardzo wielu twórców tak robi, ponieważ ja nawet przeglądając same zdjęcia jestem w stanie na coś fajnego wpaść i to mi wystarcza. I teraz przeglądając te blogi, ja już wiem, co na co mogę sobie pozamieniać, gdzie użyć czego, po co niektóre składniki są w danym przepisie, a wtedy nie miałam pojęcia. No i właśnie to jest coś, co trzeba zrozumieć. Po prostu pewne rzeczy przychodzą z czasem i trzeba sobie ten czas dać. To jest tak samo jak nauka każdej innej umiejętności. I tak samo wszystkie rzeczy, które robimy w kuchni wegańskiej, które mają nam pomóc w uzyskaniu odpowiedniej konsystencji, smaku i tak dalej, to wszystko do Was przyjdzie. Musicie być tylko cierpliwi i nie stawiać sobie zbyt wysoko poprzeczki już na samym początku. I ostatnia rzecz, którą na pewno zrobiłabym inaczej, to byłoby zadbanie o odpowiednią podaż białka. Wiem, że krąży taki mit też, że dieta roślinna jest niedoborowa w białko i jest to w pewnym sensie prawda, ale nie dlatego, że nie da się tego białka dostarczyć, tylko że my po prostu jakoś tak chyba podświadomie tego białka nie dostarczamy. Generalnie i na diecie konwencjonalnej, szczególnie kobiety, mają problem z tym, żeby dostarczać sobie odpowiedniej ilości białka. Dodatkowo dieta roślinna charakteryzuje się jeszcze większym spożyciem warzyw i taką sytością związaną ze spożyciem błonnika i wydaje mi się, że to poszukiwanie tego białka spada na jeszcze dalszy plan.
Ja też wówczas, kiedy przeszłam na dietę roślinną, jeszcze nie liczyłam sobie kalorii, nie sprawdzałam sobie makro i tak dalej, więc nie do końca wiem, ile tego białka wtedy jadłam. Natomiast wspominając to, co jadłam, jestem w 100% pewna, że tego białka było zdecydowanie za mało i zbyt mało źródeł tego białka w mojej diecie było. Takie niedostarczanie sobie odpowiednich ilości białka jest oczywiście niezbyt dobre. Musimy pamiętać o tym, że białka biorą udział w bardzo wielu elementach pracy naszego organizmu i są niezbędne, aby on prawidłowo po prostu funkcjonował. Dodatkowo takie przewlekłe niedojadanie białka może sprawić, że będziemy jeść więcej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie i więcej kalorii niż gdybyśmy prawdopodobnie dostarczali sobie odpowiednich ilości tego białka. Białko to jest taki makroskładnik, który po prostu zapewnia nam sytość po posiłku, a w momencie, kiedy my tego białka nie spożywamy w odpowiednich ilościach, to będziemy szybciej głodni, będziemy też nie do końca najedzeni po każdym z posiłków i to będzie skutkowało tym, że gdzieś tam w ciągu dnia będziemy albo podjadać, po prostu skończy się to z jedzeniem generalnie większej ilości kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Także jest to bardzo ważne, ponieważ notorycznie na konsultacjach widzę, że spożycie tego białka w ciągu dnia nie jest wystarczające, a to jest coś, o co naprawdę trzeba zadbać. I musicie też wiedzieć, że mimo iż ja popełniłam wszystkie te błędy, potknięcia, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy, to ja tak naprawdę cieszę się, że to wszystko się wydarzyło. Bo gdyby nie to, to nie byłabym tu, gdzie jestem teraz. Dzięki temu, że przeszłam tę drogę, jarają mnie te wszystkie nowinki z tego świata właśnie diet roślinnych, stałam się, można powiedzieć, specjalistką w tym temacie i mogę pomagać innym, którzy są w podobnym miejscu, w którym byłam ja, ponieważ ja również to przeżyłam i wiem, jak to jest. I tutaj tak naprawdę zakończę ten odcinek. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy również popełnialiście jakieś błędy, które popełniłam ja, a może jakieś zupełnie inne. Jestem bardzo ciekawa Waszych refleksji. Bardzo chętnie poczytam o nich w komentarzach, także piszcie, co Wam przyjdzie do głowy. Oprócz tego zauważyłam też, że pod różnymi filmikami, które dodaję tutaj na YouTube'a, rzucacie mi propozycje różnego rodzaju tematów, które chcecie, żebym poruszyła w swoich filmach. Także jeśli przychodzi Ci do głowy cokolwiek, o czym chcesz posłuchać i o czym mam się wypowiedzieć, to również daj mi znać w komentarzu, ja poczytam, zobaczę, czy uda mi się coś fajnego przygotować. I to by było na tyle. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to koniecznie zostaw suba oraz łapkę w górę, a ja się z Tobą żegnam.